pelet, żeby rozdrobić do koszyczka, wlewamy tyle wody. Wyjmę nasz koszyczek, zanem pelet o smaku miodowym. Bardzo serdecznie z tej strony Darys Wód. Znajdujemy się nad zalewem. Celem wyprawy jest Lin. Zobaczymy, czy zostanie osiągnięty. Zapraszam do oglądania. Pelet, żeby rozdrobić do koszyczka, wlewamy tyle wody i mieszamy. O, wyszło. To jest za gorąco na torę, by dzisiaj jest dobre. Torek było też tak, że dzisiaj jest 25. O, skleja się, tylko na razie rozlatuje się. Więc musimy nadal mieszać. Tak, o. Czujemy już takie mleczko. O, więc jeszcze trochę. Mamy taką kulkę i teraz zobaczymy. I widzimy, że została. Nie? No tak. To jest namoczone już. Teraz się fajnie kleją. O. Pokaż do naszym widzom, jak się klei. Weź się ulecz kulkę taką. O. Tak jak prawie by rozmoczony był. No on jest rozmoczony. No, a mój się tak klei. Żurawinowy, wiesz? I zostało. Tak, żurawinowy, wiesz? Zbroimy nasz koszyczek w zanem pelet o smaku miodowym, 4 mm. O. Gdzie ty sam do siebie mówisz? Mówię do naszych widzów. Pelet. Mamy pelet nabity. A na haczyk zakładamy kopanego robaka, rozmiar 3. No dobra, taki powoli pakuje. Okej. Dobrze. Rozmiar 3. No cieszę. Rozmiar 3. Owijamy. Na tydzień jadę na Szczupaka, na Wisłę. Tak? Ale gdzie do Kazimierza? Tak. Do Warszawy pojedziesz na Szczupaka. Tam nie ma Szczupaków. Ale na imprezę. Na haczyku mamy takiego czerwonego robaka, a w środku w koszyku pelet o smaku miodowym. Wykonujemy wyrzut. Konia pięknego. O, taki piękny.
kolejnych, więc widzowie mnie poprosili, żebym wam pokazał nowy zakup. Tu macie oddzielny filmik z wiosenne zakupy. O, tu macie. W rogu ekranu kliknijcie i obejście sobie ten filmik. Ciekawy. Dzisiaj właśnie tymi rzeczami łowię. Chciałem wam pokazać bata firmy Jackson. Bardzo dobrze pracuje. I współpracuje też dobrze, jak są ryby i chcą brać. 4-metrowy bat. No to rozłożymy teraz naszego bata. Taką końcóweczkę. 4-metrowy kij. Za chwilę pokażę zestaw. No i do dzieła. Tak wygląda zestaw na bata. Spławik 0,75 g, kilka śrucin i haczyk 10. Na hak jak zwykle dwa białe robaczki i łowimy. Pierwsza rybka na bata. Malutka, wędruje do wody. Kolejna maluteńka rybka na bata i wędruje do wody. Trzecia już rybka na bata. Kolejna piękna płoć. Rzucamy ją na razie do siatki, a potem zważymy i wypuszczamy. Kolejna płoć.